Cześć, witają Was Mateusz i Monika. W świątecznym odcinku Kuriera Akademickiego. Dzisiaj zabierzemy Was na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz pokażemy ciekawe akcje charytatywne. Nie zapomnieliśmy także o garści informacji ze studenckiego Poznania. Zobaczcie sami. Już tylko kilka dni dzieli nas od podzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole i wypatrywania pierwszej gwiazdki. To dobry moment, żeby dla kogoś stać się świętym Mikołajem, a jak się okazuje, możliwości jest bardzo dużo. Chociaż studenci uważani są za biedną grupę społeczeństwa, gdy chodzi o pomaganie innym, nie szczędzą grosza, bo przecież radość człowieka, który otrzymał pomoc, jest cenniejsza od jakichkolwiek pieniędzy. Zbiórka świąteczna Reprezentuj UEP jest wydarzeniem, które ma miejsce co roku. W tym roku pomagamy dzieciom z Pogotowia Rodzinnego Dom pod Dobrym Aniołem. Szczególnie skupiamy się na dzieciach poniżej 5 roku życia, dlatego zbieramy m.in. szampony, zabawki, obiadki. Z pomocą ruszyli także wolontariusze Fundacji DKMS. Po raz kolejny odwiedzili oni uczelnię Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Znajdujemy się dzisiaj tutaj, aby rejestrować potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Jest to świetna okazja przed świętami, aby zrobić prezent chorym na nowotwory krwi. Tym prezentem jest życie. Pośród beneficjentów świątecznych akcji znaleźli się po raz kolejny mali pacjenci Kliniki Onkologii, Hermatologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu. Wszystko za sprawą Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego i zorganizowanej przez nich akcji Gwiazdka UAM 2018. Już po raz trzeci studenci z Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego, który działa na naszym wydziale, zdecydowali się przygotować świąteczne paczki dla dzieciaków, którzy przebywają aktualnie w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. Prezenty przydadzą się nie tylko ludziom, ale także ich czworonożnym przyjaciołom. Zrozumieli to dziennikarze telewizji studenckiej Flash, organizując kolejną edycję zbiórki Rusz Serduszko. W tym roku akcja polega na tym, że na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zbieramy rzeczy dla potrzebujących psów ze schroniska w Poznaniu. W tamtym roku zbieraliśmy dla kotów, a w tym roku trochę inaczej i pomagamy psiakom. Przedświąteczne akcje mogą różnić się celem czy sposobami działania. Zgodne są jednak co do jednego. Czynienie dobra to najlepszy prezent, jaki sami sobie możemy sprawić na święta. Kradzieże czy uliczne napady to wciąż problemy do zmierzenia, z którymi zmuszony może być każdy z nas. Więcej o tym, dlaczego warto znać tajniki samoobrony, w kolejnym materiale. Sztuka walki, ale również obrona przed atakiem przeciwnika w codziennych sytuacjach. Tak w skrócie można zdefiniować termin samoobrona. Bezpłatny kurs zaproponowało niezależne zrzeszenie studentów UAM. Osoby chcące poczuć się choć przez chwilę jak Bruce Lee gromadziły się we wtorkowe i środowe wieczory w Poznańskiej Akademii Judo. Chcieliśmy, żeby zajęcia były darmowe. Akademia Judo organizuje projekt finansowany z budżetu obywatelskiego Bezpieczny student? Siła fizyczna czy psychiczna? To pytanie od dawna zadają sobie wszyscy zainteresowani tematem. Zazwyczaj na potencjalny atak bardziej narażone są osoby o skromnej posturze. Jednak niejednokrotnie Dawid potrafił wygrać z Goliatem. Zawsze mówimy studentom, że jeżeli coś się stanie, ktoś ich zaatakuje, no to jest tutaj spokój, tak? Spokój, potem są umiejętności, które nabywają tutaj, na dzisiejszych zajęciach. Zwiększenie wiedzy teoretycznej, nauka podstawowych ruchów, czy po prostu przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu ze znajomymi. Każdy z uczestników mógł znaleźć dla siebie coś przydatnego. Trenowałam już boks przez kilka miesięcy wcześniej. Połączenie takiej praktyki, ale też teorii. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Każdy powinien chyba wiedzieć jakieś takie podstawy. Nauczyć się trochę nowych technik obrony, poznać trochę sportu. Mam nadzieję, że się nie przekonam, że nikt mnie nie napadnie. Tylko w poprzednim roku stwierdzono 232 529 przestępstw polegających na kradzieży, pobiciu czy rozboju. Nawet jeśli z warsztatów nie wyjdziemy jako nowy Jackie Chan czy Franek Kimono, to wiedza podczas nich zdobyta może okazać się przydatna w naszym codziennym życiu. Rynek wewnętrzny. To zagadnienie dla wielu może brzmieć co najmniej enigmatycznie, ale tak naprawdę dotyczy wielu dziedzin naszego życia. Dlaczego jest aż tak ważne, dowiecie się z materiału Darii. 25. Tyle lat już możemy mówić o jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Ta rocznica stała się zarówno okazją do dyskusji na temat korzyści i strat dla Polski wynikających z bycia jej członkiem, jak i tematem ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 12 grudnia. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Europejskiego Europa Concourse, które działa przy Wydziale Prawa i Administracji UAM.
Chcielibyśmy podczas dyskusji z ekspertami, ze studentami, z doktorantami przedstawić korzyści wynikające z faktu bycia w Unii Europejskiej i bycia częścią właśnie tego rynku wewnętrznego. Konferencja składała się z dwóch paneli dyskusyjnych, prawnego i ekonomicznego oraz historyczno-politologicznego. Wśród prelegentów znalazł się były prezes Rady Ministrów Leszek Miller oraz eksperci z uczelni wyższych, m.in. z Warszawy, Krakowa czy Poznania. Tematem mojego wystąpienia jest zastosowanie prawa konkurencji Unii Europejskiej do sportu. Nie ulega wątpliwości, że kluby sportowe, sportowcy, ale także związki sportowe traktowani są jako przedsiębiorcy w świetle unijnej judykatury, a także prawodawstwa. Dlatego taki temat szczególnie skupia się na kwestii nadużywania pozycji dominującej przez związki sportowe, a także pomocy publicznej w sporcie. Zagadnienia poruszane podczas wydarzenia dotyczyły wielu dziedzin, które mają wpływ na każdą grupę społeczną, także studentów. Dla mnie jako studentki wschodoznawstwa szczególnie ciekawym wątkiem był wątek rosyjski i o tym, jak Leszek Miller opowiadał, jak należy dbać o kontakty z Rosją i z państwami wschodnimi, o tym, że jest zapotrzebowanie na polityków, którzy zajmą się tym regionem. Według artykułu 13 Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986 roku rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Co łączy akumulator, torpedę i nawigatora? To nazwy kategorii, w których przyznawane są studenckie nagrody dla najlepszych dziennikarzy. Zobaczcie relacje z gali Mediatory i konferencji mediów akademickich, którą przygotowali dla Was Kaja i Mateusz. Trzecia edycja Ogólnopolskiego Forum Mediów Studenckich po raz kolejny odbyła się w Krakowie. Kilkaset młodych reporterów, wydawców, operatorów i dziennikarzy z całej Polski dyskutowało na temat roli i przyszłości mediów akademickich. Media studenckie są inicjatywami oddolnymi. Fajnie, że decydują w nich studenci, że oni tworzą program, oni tworzą tematykę. Jak często powinniśmy zmieniać hasło? W ramach forum studenci mogli uczestniczyć w panelach dyskusyjnych. Jednym z poruszonych tematów była cyberprzemoc, na którą jesteśmy narażeni podczas codziennego korzystania z internetu. Przestępczość przeniosła się właściwie z ulic, z ciemnych zaułków, z bram do internetu. W czasie sesji warsztatowych studenci mierzyli się z pracą przed kamerą, tworzeniem newsa czy sztuką pisania reportażu. Mateusz Borek opowiada o tajnikach dziennikarstwa oraz o tym, jak zmieniają się media. Ludzie nie chcą czekać ze skomentowaniem zdarzenia, zdania, skandalu, czegoś śmiesznego. Nie chcą czekać do niedzieli, do programu. Oni by chcieli już, tu i teraz. Zwieńczeniem konferencji była 12. gala mediatorów, czyli studenckich nagród dziennikarskich. Akumulator, torpeda czy detonator to przykładowe nominacje, o które toczyła się rywalizacja. Zdaniem studentów wygrani udowadniają, że kierują medialną lokomotywę na właściwy tor. O tym, jak stworzyć materiał na miarę statuetki, opowiadały nam laureatki. Możemy sobie zawsze stworzyć sami sobie bardzo dobre warunki, czyli zrobić tak, żeby właśnie mieć czas na jeden reportaż. Ja mam tak, że pracuję od 2 miesięcy do nawet właśnie roku nad jednym tekstem. Bardzo często jest tak, że jeżeli napiszę tekst i on po prostu wyląduje na stronie Gazety Wyborczej, to do momentu, do którego nie wpuszczę go do mediów społecznościowych, nie pisząc jeszcze kilku zachęcających słów, po prostu się nie klika. Biorąc udział w głosowaniu, studenci mieli szansę nagrodzić dziennikarzy i tym samym podziękować za to, że rzetelnie przekazują informacje i wytrwale dążą do odkrycia prawdy. Gala wręczenia statuetek była pełna ciekawych historii i wzruszeń, ale przede wszystkim wielką motywacją dla młodych do działań. Zimą studenci swój czas wolny mogą spędzać chociażby na poznańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Jarmark to nie tylko liczne atrakcje, ale także oryginalne jedzenie. Betlejem od strony kulinarnej sprawdziła dla Was Natalia. Trwający na Placu Wolności i Starym Rynku Jarmark Świąteczny co roku przyciąga nas coraz większą ilością atrakcji. Można się zrelaksować, odpocząć i dobrze zjeść. Zaczynając od kuchni swojskiej, a kończąc na zagranicznych specjałach. Wszystko mamy 100 gram po 11 zł, kiełbaska 9 zł. Szaszłyczki też na wagę też 11 zł za 100 gram. Super szaszłyki i kiełbaski? Wszystko pyszne. Mamy bigos, ziemniaczki, goloneczki. Oscypki z południa Polski, wędliny z Litwy, a do tego olbrzymia ilość słodkości dla każdego. Prosto z Krakowa przyjechały do nas oryginalne czekolady w kształcie różnych narzędzi. Mamy tutaj różnego rodzaju wyroby z czekolady gorzkiej belgijskiej, 70% kakao.
Wszystkie elementy są wykonywane w Krakowie. Oprócz wyrobów polskich czekają na nas także smakołyki z różnych zakątków świata. Królestwo pizzy i spaghetti, tym razem w innej odsłonie. Na stoisku znaleźć możemy ponad 43 smaki włoskich cukierków. Włoskie praliny mamy w mlecznej i w ciemnej czekoladzie. Mamy z alkoholem, bez alkoholu i trufle. Włoskie z Cuneo. Okręg piemącki Cuneo. Wszelkiego rodzaju żelki przyjechały do nas aż z krainy królowej Elżbiety. Kolorowe słodycze dostępne są na każdą kieszeń, jest ich niezliczona ilość, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Są to cukierki generalnie z Wielkiej Brytanii, które są ogólnie w Polsce niedostępne. Są tylko dostępne właśnie w okresie świątecznym. Betlejem trwa do 21 grudnia, ale Diabelski Młyn i stoiska świąteczne na ulicy Paderewskiego funkcjonować będą do 6 stycznia. Studenci, którzy jeszcze nie zdążyli skosztować specjałów, mogą to nadal zrobić. Smaki z różnych zakątków świata zabrały nas w daleki świat kulturalno-kulinarny. Trudno znaleźć lepszą inicjatywę od zaangażowania młodych, utalentowanych artystów, którzy grają na potrzeby innych ludzi. Na tym właśnie polega wydarzenie Ogrody Pegaza, które jest organizowane co roku przez UAM. 2 grudnia odbyła się 10. edycja tego wydarzenia, a więcej w materiale Eli i Artura. Robi wrażenie, prawda? Właśnie taki występ przygotował Teatr Tańca Koda z Konińskiego Domu Kultury. A to wszystko z okazji koncertu Ogrody Pegaza, który w tym roku miał swoją 10. edycję. Wydarzenie to jest organizowane przez Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych pod kierunkiem profesor UAM Lidii Suchanek. Ten koncert wyróżnia się tym, że wystąpiło wielu młodych artystów, którzy dopiero rozpoczęli swoją zawodową drogę na scenie. W sumie większość z nas była studentami uniwersytetu. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie się odwdzięczyć za te wszystkie lata, które tutaj były naprawdę przyjemnością spędzone na uczelni. Dla wszystkich artystów najważniejszy jest jednak odzew publiczności, a ich nie brakowało. Jednak żeby je zdobyć, trzeba było na nie zapracować. Utwór, który dzisiaj wykonywałam, czyli Scherzo Hamol, przygotowywałam już od roku, więc są to dosyć długie i czasochłonne przygotowywania. Trud się na pewno opłacił, bo w tym roku zebrane fundusze zostały przeznaczone na nowy wózek inwalidzki dla Marka Suwezdy. Ogrody Pegaza to koncert, który otwiera serca i pokazuje, jak ważna jest sztuka. Odpowiednio użyta może motywować do pomocy najbardziej potrzebującym. Nic więc dziwnego, że w tym roku jego tytułem był Wachlarz Wrażliwości. Teraz już możecie wracać do swoich świątecznych obowiązków. Nie zapominajcie, że potraw na świątecznym stole musi być 12, a z jedzeniem musicie poczekać do pierwszej gwiazdki. Życzymy Wam wesołych i spokojnych świąt. Jakieś ho, ho, ho? Nawet brody nie mam. No, tutaj się prawie zgadza. Wiesz co? Życzymy Wam też bogatego gwiazdora. Do zobaczenia.